Witajcie moi mili, dzisiaj piąteczek, ja sobie dzień leniucha zrobiłem, można tak to w skrócie określić. Po prostu już mi się nie chciało nic dzisiaj cokolwiek ruszać, działać, także trochę odpocząłem, chyba się należało po całym sezonie, no i biorę się za wieczorny rządek, standardowo pierwsze co to podgadanie paszy, na szczęście cielaczki to nie moja działka. A dzisiaj się urodziła jeszcze jałóweczkę, także fajnie się dzień zaczął. Chociaż taki miły akcent. No i cóż, lecę teraz podgarnę tam, gdzie trzeba łopatą, czyli w starej obozie, gdzie się nie da. Ojku, coś mnie chyba bierze z tego lenistwa, coś mnie łamie. Dobra, tutaj podgarnięte, w starej obozie podgarniam, daję cielakom śrubę. I uruchamiam zgarniacze, to znaczy wyciągi, kolejki liniowe, podlaskie koleje liniowe, o PKL, podlaskie koleje liniowe będą grane. Teraz mrozu też trzeba ich pilnować, żeby nigdzie te resztki nie obmarzły. Wszystko trzeba dokładnie skrobać, bo może się pojawić problem, jak to w życiu, a później po porządku zobaczymy. No, elegancko już wszystkim podgarnięte, także można przechodzić do kolejnego etapu, czyli futrowanie śrutą. Oto te tutaj dostają maluchy, te w tym końcu i jeszcze do Betlejemki trzeba będzie dosypać i pojechać. Dwa razy dziennie takie maluchy po te właśnie po szufelce dostają. Te dostają na 6 sztuk 3 szufelki śruty, 3 szufelki cejoty i tak rano i na wieczór. Dziewczynki sobie grzecznie czekają w kolejce do dojenia, a ja gonię do Betlejemki. A tylko oczy się świecą, tak zajadają. Luks nakarmione, jeszcze względnie sucho mają, także dzisiaj nie trzeba ścielić. Pozostanie mi tylko wciągnąć mobilne poidło do obory, bo w nocy by zamarzło, a rano nagrzaną wodę się wleje ciepłą w oborze, znaczy ciepłą, no taka jak kranie, czyli jakieś tam 5-6 stopni i jak się rano przyciągnie, to już do wieczora wodę mają, tylko na nos to wiadomo, ile one piją, tyle co nic się zaraz najedzą, poukładają i tyle ich po prostu będzie, więc na noc tam woda nie jest bardzo potrzebna, a w ciągu dnia mają takim sposobem. No i cóż, poniedzieli pierwszy projekt, za który się biorę, no to tutaj te poidło mam Mausera, dołożę Mausera, tak jak wspominam, do Mausera poidło i to będzie wygodniejsze, bo sobie paleciakiem to będę przewoził i mniej miejsca będzie to zajmować w oborze, żeby to wstawić. A tymczasem koleżanki poogarniane, ta krówka widzę tu się fajnie zaadaptowała, zasuszona, no tak jak wspominałem, taki kurcze sanatorium to jest zbawienie dla tych słabszych sztuk, a u każdego stadzie na pewno się zdarzą takie, które tam coś na kopyta hodują czy coś i dłużej rekonwalescencji potrzebują, także w okresie zasuszenia fajnie jak pójdą na głęboko, jeszcze tak dostęp do świeżego powietrza, to jest baja. Także cóż, taka Betlejemka zrobiona, jak to mówiliście, na chwilę prowizorka, a działa już tyle czasu i to nawet względnie. No i podlaskie koleje liniowe zapraszają na wspaniały rejs, podróż przez obory na płytę gnojową. No i standardowo, powietrza nie wozimy, nie ma pustych przejazdów, co ja będę słomy nosił z jednego brzega w drugi brzeg, to może dojechać. Druga strona też już ogarnięta, na szczęście końce mam zlokalizowane,
na końcu kanału i tak jak widzieliście na uprzedniej stronie sobie na szufli wjeżdża słoma i praktycznie pod samym końcem mam już słomę, no wrzucam tam, wskoczę, pościelę, no i resztę rozścielę w kanale i gotowe. Tutaj o te ruszta, jeden z widzów, czy jedna z widzek, nie wiem, bo użytkownik o nazwie Aneta Kalwara prosiła, żeby opisać trochę te ruszta, to znaczy te ruszta, te kraty, jak to są zrobione. Szerokość 80 cm, w tamtym brzegu jest 80 głęboko, tutaj jakiś 1,30 m, niecałe 1,40 m w tym końcu, taki jest spadek zrobiony. No i w sumie ta gnojowica spływa, tylko tam trzeba, gdzie jest wyżej, właśnie szlauch z wodą wpuścić przy wybieraniu. Wtedy wszystko ładnie to spływa do końca i wybiera się. Tak samo jest zbiornik tam z tyłu, który na końcu jest pogłębiony, żeby do końca resztki wybierać. Także już prawie mam poogarniane, zostało mi tylko podgarnąć jedzonko. No i dzisiaj dwie koleżanki, które tu stoją, zostały zasuszone, także cały czas się kręci. Jutro jedna z wycielonych przychodzi na obory, tutaj no parę dni postoi z racji tego, żeby ciele dostawało mleko od matki przez pierwsze dni, a dwa, żeby troszeczkę po porodzie krowa doszła do siebie i dopiero wtedy wypuszczamy na część produkcyjną, na luźną. No i tak to się kręci, powiem wam. Jeszcze tutaj o jałóweczka na wycieleniu, także cały czas coś się miele, także jutro ta czerwona leci sobie na obory. Już miała mleko zbadane, antybiotyk wyszedł, także 100% pewniak może sobie iść. I tymczasem będzie miejsce, żeby kolejną zasuszyć, także cały czas jest obrót w stadzie i nie ma lipy. Też jak się żyje na tej wsi po sezonie. Jeśli chodzi o tą flaszkę, to jest taki must have, jeśli chodzi o oborową apteczkę, nie tylko dla gospodarza w krytycznej sytuacji na przykład, ale i dla zwierząt, jeżeli chodzi o jakieś problemy z trawieniem, jakieś niestrawności, coś stanie, zatrzyma się cały proces, więc wtedy jak taką buteleczkę wlejemy krowie do pyska, no to potrafi to wszystko ruszyć, udrożnić i działa sprawnie, także taki domowy sposób, ale naprawdę skuteczny i polecam. Jeżeli nawet miałem takie przypadki, że we wczesnej fazie, jeżeli było przemieszczenie trawieńca, jeżeli on zaczął tam gazować w pory, się zauważyło, wlało się buteleczkę, taką krowę w ruch na spacer paręnaście minut i to wszystko już po prostu się normowało, ten trawieniec opadał, także i w takich sytuacjach to da sobie radę, także to jest taki, można powiedzieć, domowa medycyna, ale czasami pomaga. No i cóż, no dzisiaj koniec roboty, starczy na dzisiaj tego wszystkiego. I tak późno dzisiaj skończyłem, bo to tak, wlać tej krowie, dwie zasuszyć, plus tam jakieś tam inne drobiazgi i wyszło jak wyszło, także no cóż, no mamy koniec roboty i koniec dzisiejszego filmu, także do zobaczenia w kolejnym.